Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry House Flipper, czyli symulator remontów. W poprzednim odcinku zakończyłem tam na malowaniu i to malowanie skończyłem sobie poza odcinkiem, żeby nie przedłużać. Tamten odcinek i tak wyszedł już dosyć mocno za długi, bo aż 30 minut. I teraz będę starał się nagrywać odcinki, myślę, maksymalnie do 15 minut. Teraz 30 minut to jest zdecydowanie za długo. Zrobiłem sobie poza odcinkiem również tą misję z montowaniem tych grzejników. I teraz mamy tutaj dwie nowe wiadomości. Mamy tak, budowa ściany. Trzeba zająć się ścianą i przygotowanie na przyjście nowego członka rodziny. Tą misję tutaj mieliśmy już do przyjęcia wcześniej. I wolałbym raczej może zacząć od tej misji. Myślę, że będzie akurat w sam raz na jeden odcinek. Tutaj mieliśmy kupić różnego rodzaju dekoracje i tak dalej. No i mamy zadania w innych pokojach. Wyczyść zabrudzenia, pomaluj pokoje, umebluj pokoje, posprzątaj śmieci, wyczyść okno. No to co? To do roboty, tak? Tutaj chyba to jest to okno. Bo jest widać takie dosyć mocno zabrudzone. No panie, ale pan się spodziewasz dziecka. A tu jest taki syf, nie? Co to w ogóle... Co to ma być? Naprawdę, no, nie ogarniam. Tak się nie robi. Tutaj tak samo. To jest chyba ten pokój. Co tutaj mamy? Pokój zadania. Posprzątaj śmieci, wyczyść okno. Tutaj też mamy wyczyścić okna. Aha, no dobra. Okej, pyk, pyk. Coś jeszcze? Nie, no to weźmy sobie mopa. Mopem nie czyści się okien, ale zrąbałem, nie? Jest grzyb na ścianach, co to ma być? Nie no, oni się dziecka spodziewają, a to jest jakaś porażka. Jak można mieć w takim stanie dom, no? Ciężko, ciężko. Dobra, tam już jest czysto. Teraz sobie tutaj wyczyścimy. Mam nadzieję, że niedługo nam się odblokują jakieś punkty umiejętności. Parapet też jest brudny? Tak, brudny. Tutaj też pewnie też jest brudny. Też brudny. Za grzejnikiem jeszcze. Nie wiem, czy to się tam da tak wyczyścić. Zastanawiam się. Chyba się wyczyściło. No i zobaczymy później. Najwyżej odkręcimy ten grzejnik. Tutaj ściana. Najdziwniejsze to jest w tym wszystkim to czyszczenie tych okien, bo to urządzenie naprawdę dosyć dziwnie reaguje. Dobra. Tu już wyczyściliśmy. Tu jest czysto, tu jest czysto. Posprzątaj śmieci, mamy 100%. Wyczyść zabrudzenia. Ale to mamy wyczyścić tylko w tym pomieszczeniu. To jest chyba tylko w tym pomieszczeniu do zabrudzenia, tak? Zamknijmy sobie drzwi. Tu już nic nie ma. Umieć przedmioty. Łóżeczko dziecięce. Pomaluj koralami pastelowymi. Pastelowy róż. Wyczyść zabrudzenia jeszcze dalej. Mamy tutaj za tym grzejnikiem. O, mamy 90%, czyli jeszcze gdzieś jest brudno. Może jak umyjemy te okna... O, mamy inne urządzenie do mycia okien, troszkę większe. Do góry. Okej. Dobra. Na razie są to takie prace czysto porządkowe. Dobra. Ok, jest czysta. Teraz tutaj to okno. To jest mniejsze, więc spoko. Spokojnie, spokojnie. Naprawdę to urządzenie do tego mycia okien
Bardzo, ale to bardzo dziwnie reaguje. Okej. I co my tutaj mamy? Wyczyść zabrudzenia. Nadal mamy, że nie wyczyściliśmy. Dlaczego? Coś jeszcze tutaj mamy do wyczyszczenia? Może jak pomalujemy? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Umieść przedmioty łóżeczko dziecięce. Co ja tutaj jeszcze mam? Co to jest? Przytrzymaj. Nie gram w... Aha. Nie gramy w symulator złodzieja. Jaka informacja? Nie możemy sprzedać szafy, ponieważ nie dostaliśmy na to zlecenia. Grzejnik ten na 79 zł jest wyceniony i też nie możemy go sprzedać. Aha, tutaj jeszcze widzę gniazdka. No dobra. Gniazdka są chyba dobre. Spoko. Teraz kupimy sobie farbę. Pastelowy róż, tak? Mamy już tutaj w propozycjach, ok. Kup farbę, dobra, tutaj i lecimy. Pędzel sobie weźmy. Dobra. Troszkę zajdzie z tym malowaniem. Więc wiecie co? Ja sobie to malowanie po prostu tutaj przewinę. I wracam do Was zaraz po skończonym pokoju. Dobra, już jesteśmy. Pokój pomalowany jest cały i wygląda właśnie tak. Nie wiem czemu, ale nadal mam chyba tutaj wyczyść zabrudzenia. No i ja naprawdę nie wiem, co tutaj mamy dalej brudne. Nie wiem. Podłoga jest posprzątana, ściany były umyte, tak. Pomalowaliśmy sobie. Szafę odstawiałem. No nic, trudno. Tutaj drzwi może? Nie wiem. Zaraz sobie sprawdzimy. Weźmy tą futrynę, może nie wiem, coś. Ale nic się nie dzieje. No dobra, trudno. I teraz zobaczcie, przeszedłem sobie do innego pomieszczenia i spójrzcie, jaki tutaj jest syf. Lol. Wszystko, dosłownie wszystko, nie? Całkiem sporo zostanie mi pieniędzy za to zlecenie. Zobaczcie, że już pomalowałem tylko pokój. Co tam jeszcze zrobiłem? Posprzątałem zabrudzenia, okna umyłem, tak? I tutaj też trzeba umyć okna. Wszystkie. Oni chyba kupili ten dom dopiero. Naprawdę jest syf jak nie wiem co. No to co, lecimy. Sprzątamy śmieci tutaj. Śmieci wyrzucone. Teraz powycieramy wszystko, mopem umyjemy, tak? Kanapa upierdzielona, że masakra. Stół tak samo, tutaj ława. Dobra. Tutaj już koniec. Przy ścianie w rogu. Co jest z tym? To tutaj takie właśnie te czarne zabrudzenia. Z tego co udało mi się zauważyć, to one strasznie, ale to strasznie długo schodzą. Nie tak jak z tymi innymi, że wystarczy o raz i to znika. A i co więcej, no musimy jeszcze na przykład parapet tym zetrzeć. No to mamy wyczyść zabrudzenia, wyczyść okna i posprzątać śmieci. No to dobra, śmieci mamy wyrzucone w 100%. Wyczyść zabrudzenia mam znowu 93%. Tam w tamtym pokoju mam 90%. No i czego ja nie rozumiem, no to tego, gdzie ja jeszcze niby te zabrudzenia miałbym tutaj posprzątać.
No bo naprawdę, no tutaj jest chyba lodówka brudna. Nie jest. Szafki są czyste i tak sobie chodzę z tym mopem, już tak buja i buja. I nic więcej się nie czyści, więc dam sobie z tym spokój, bo naprawdę. Umyjemy te okna. Umyjemy sobie te okna. Wiecie co, chyba to zlecenie podzielę jednak na dwa odcinki, bo tutaj zajmie nam trochę czasu z tym. Z tego co udało mi się tutaj zaobserwować. Jeden odcinek podzielimy tutaj na sprzątanie. Tu już okno jest czyste. Teraz to okno. Tam była jedna umiejętność do rozwinięcia właśnie, która nam pokazuje na minimapce, gdzie mamy jeszcze zabrudzenia. Ja chyba w następnej kolejności właśnie tą umiejętność sobie rozwinę. Nie wiem dlaczego, ale właśnie no nie wiem, co jest przyczyną tego, że... Chyba, że jak umyjemy te okna, to naprawdę coś się poprawi, nie wiem. Ciężko powiedzieć. W sumie okna to jest osobne zadanie. No ale jest to element sprzątania, jakby nie było, tak? Mycie okien. Tu już troszeczkę lepiej mi idzie chyba sterowanie tym urządzeniem, chociaż jak za szybko przejedziecie, to okno jest takie nie do końca umyte, więc też nie wolno jakoś szybko tym się tutaj po tym oknie poruszać. Dobra. Następne zlecenia na pewno będą dotyczyły budowania ścianek, z tego co tam widziałem, więc będzie już jakaś nowość na kanale, coś czego jeszcze nie robiliśmy. Zadania w innych pokojach jeszcze mamy. Ło, łazienka, no tak. Przydałyby się już jakieś nowe punkty rozwinięcie, jakieś tam sprzątanie i tak dalej, ten Super Mop 2018 czy coś. Tu jaki jest bałagan, no masakra, nie? Tutaj też okno trzeba umyć. Zamknijmy sobie te drzwi, bo tutaj za drzwiami jest też nasyfione. Kupili sobie mieszkanie. Dom. Dobra, ściana jest ogarnięta. Wyczyść zabrudzenia i wyczyść okno. Nie wiem, co jest z tymi zabrudzeniami. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na przykład tutaj takie czarne miejsce i muszę jakoś, nie wiem, dłużej to myć. Bo dalej, zobaczcie, że mam 95%. Nie jest to jakoś super posprzątane. Może właśnie musielibyśmy mieć rozwinięty lepszy mop. Tutaj mamy coś jeszcze. Ale tego nie mogę tam jakoś posprzątać. Nie wiem czemu. O, mamy 100%. Gdzieś jakiś... Ja co tutaj skoczyłem? O, dobra. Gdzieś w jakichś zakamarkach musimy szukać. No to jest chyba pierwsze pomieszczenie, w którym udało mi się posprzątać na 100%. No i teraz tym troszeczkę za szybko przejeździłem. Dobra, chyba teraz będzie posprzątane to. No, jest, okej. No i tutaj łazienkę mam na 100% zrobioną. Mamy już 17 tysięcy złotych za to zlecenie, więc całkiem spoko stawka mi się wydaje. No, może gdzieś tutaj trzeba coś podstawiać? Coś takiego? Tyk. Nie no, tu jest czysto. Kanapa? Kanapy nie mogę jakoś tutaj, widzę, przesunąć. Więc lipa. Parapet, tak? Dobra. Ale mi się wydawało, że ja czyściłem parapety. I teraz mamy 100%. Może w tym pokoju dla tego dziecka też mam niewytarty któryś parapet? Nie no, mam posprzątane parapety. Tu też jest posprzątane. Szafę też czyściłem. No i mamy tutaj już 93, a było 90.
Dobra, zamknij drzwi. Nie wiem, włącznik od światła. Nie. Tutaj ta szafa, widać, że ona jest taka trochę brudna, ale nie wiem, mi się wydaje, że chyba nie możemy jej otwierać. Nie, możemy tylko przestawić. Myślę, że za grzejnikiem, ale nie mogę zdemontować grzejnika. No dobra, trudno. Zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie, pyk. No i oczywiście bez zmian. Mamy odblokowany nowy punkt umiejętności. Tam jest już wyjście na zewnątrz. Posprzątajmy sobie to tutaj jeszcze tylko do końca. Mop weźmiemy. Troszeczkę się ten odcinek przedłuży niestety, z tego co mi się wydaje. Ale już chcę sobie tutaj po prostu posprzątać. Albo wiecie co, zrobię tak, że ja tutaj już posprzątam to wszystko do końca. Spróbuję znaleźć rozwiązanie odnośnie tego pokoju dla tej dziewczynki, żeby tam było 100% mimo wszystko. I co dalej? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!